to ocenia wystąpienie, no, ale to też widać było, że cała pana partia no jesteśmy na pokładzie po prostu podporządkowane. Jesteśmy razem w Koalicji Obywatelskiej i jest to dobre, że jakby wszyscy wchodzimy na jeden pokład i wszyscy razem głosujemy, a tak tylko można wygrać. Inaczej się nie da, ja o tym mówię od 2018 roku. Ale są takie głosy, że Tusk będzie chciał połączyć Platformę z Nowoczesną. Nie słyszałem takich głosów. Panie przewodniczący. Nie zamierzamy się łączyć, ale chcemy naprawdę być absolutnie w Koalicji Obywatelskiej i jakby wydaje mi się, że to bardzo dobrze idzie. Panie przewodniczący, a może krótki komentarz dotyczący najbardziej aktualnych wydarzeń, między innymi zatrzymanie syna prezesa Banasia i też zapowiedzi, iż możliwe, że rząd będzie próbował postawić prezesa NIK w stan oskarżenia. Myśli pan, że to jest możliwe? Myślę, że na pewno będzie starał się postawić w stan oskarżenia. Już abstrahując od tego, od zarzutów, sprawa syna Mariana Banasia to są sprawy zupełnie rozłączne, ale gdyby Marian Banaś nie robił tego, co robi, to w ogóle by nie było tej sprawy. A też jeżeli chodzi o aktualne posiedzenie Sejmu, ostatnio nie udało się odwołać ministra Czarnka. Jak pan skomentuje to, co się wtedy wydarzyło w Sejmie, tą debatę? No, jakby trudno cokolwiek dobrego o ministrze Czarnku powiedzieć. Ja się dziwię, że politykom Prawa i Sprawiedliwości, że go bronią po prostu. A myśli pan, że Gowin się ugnie przed Prawem i Sprawiedliwością i Lex TVN przejdzie w kształcie, który jest szykowany? Myślę, że jest więcej osób w Prawie i Sprawiedliwości, które ma wątpliwości co do tego projektu ustawy. Znaczy, jeżeli to przejdzie, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji jako Polska. To jest absurdalny, bardzo szkodliwy projekt. Dziękuję bardzo.